Pana profesora Stanisława Niedzielę nie muszę przedstawiać, ale dla tych z Państwa, którzy są ewentualnie po raz pierwszy, choć myślę, że akurat Państwo jesteście taką wierną, stałą publicznością pana profesora, natomiast przyznam się, że ja jestem po raz pierwszy na tym spotkaniu, dlatego też wykonam ten obowiązek i parę słów o panu profesorze powiem, bo może też jeszcze ktoś jest tutaj dzisiaj po raz pierwszy. Pan profesor Stanisław Niedziela przyjechał do nas z Opola, tam był wykładowcą, jest wykładowcą, był też rektorem Uniwersytetu Opolskiego i jest autorem wielu publikacji na temat kresów. Jest też współautorem filmów dokumentalnych, jest autorem artykułów prasowych, które ukazały się też w naszej regionalnej prasie, w Gazecie Lwowskiej. Jest też doskonałym znawcą tematyki związanej z cmentarzami, cmentarzem łyczakowskim, cmentarzem Orląt we Lwowie i na ten temat napisał doskonałe też publikacje. Znany jest Państwu przede wszystkim oczywiście jako autor kresowej Atlantydy i dzisiaj odbywa się 8 spotkanie w Gorzowie z panem profesorem. Ja oczywiście od razu też powiem, że już w pierwszych minutach rozmowy z panem profesorem pożałowałem bardzo, że nie byłem na tych 7 wcześniejszych. Proszę Państwa, na pewno wiele faktów istotnych z życia i dorobku pana profesora pominąłem, ale to też dzisiaj nie jest może czas na obszerne przedstawienie pana profesora, bo pan profesor dzisiaj przyjechał do nas z promocją kolejnego tomu kresowej Atlantydy. I oddaję głos panu profesorowi. Jeszcze raz serdecznie witam w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece imienia Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Panie dyrektorze, panowie dyrektorzy, no mam wielką radość, że jestem już 8 raz i czuję się tu w Gorzowie jak w mateczniku swoim. Tu mam wspaniałych czytelników. Tu mam kopalnię różnych materiałów, które do moich książek trafiają. I nie spodziewałem się, że to mnie spotka, że tak się potoczą moje losy w wieku przedemerytalnym, bo to mam takie wrażenie, powiem szczerze, że się trochę sobie zatrułem tą drugą połowę życia aktywnego. Po prostu stałem się wtedy pracoholikiem, żeby spełnić to, co zamierzam, zrobić sobie tych 200 miast, po prostu nie wychodzę właściwie z monitorów, nie wychodzę z bibliotek, z archiwów, bo to, żeby napisać książkę faktograficzną, trzeba zebrać materiały. Posuwam się jak japoński pracoholik. Co pół roku robię tom i na razie utrzymuję to tempo. Za miesiąc będzie kolejny tom, 12, a pracuję nad 13. Idea, jak Państwo wiecie, w wyniku Jałty Polska straciła na wschodzie 200 miast, tysiące wsi, zamków, pałaców, dworów, cmentarzy i część z nich jest zupełnie zapomniana, po prostu przestała istnieć. Jest tylko w pamięci ludzkiej, w starej fotografii. I ja mam przekonanie, że gdybyśmy tego nie odtworzyli, nie pokazali, to byśmy zubożyli naszą historię. W tym tomie, który tutaj Państwu będę prezentował, to już jest kompletna Atlantyda. Piszę o Polesiu, bo pierwsze tomy były głównie związane tu z południem. Tu się czułem najpewniej. Pierwszy tom to Lwów, Stanisławów, Tarnopol. Tam przez lata jeździłem, zbierałem materiały na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, gdzie są moje korzenie, bo tam się urodziłem, tam studiowałem, tam się uczyłem, tam mieszkam. To tych ludzi właśnie ze Stanisława, Tarnopola, Wrocławia jest multum. W moim Opolu jest 8 tysięcy ludzi ze Stanisława osiadło. W Wałbrzychu 8 tysięcy ludzi z Wrocławia, bo tak były szlaki pociągów. I tutaj głównie te pierwsze tomy są skoncentrowane na południu. Natomiast moim zamiarem jest dojść do północy. Znaczy dojść do Wilna, pójść dalej, pójść do Birsz, Kejdan i tak dalej. I tak jak się przesuwa. Tom 11 to jest Polesie. Polesie kraina zadziwiająca, ale kraina straszliwej biedy. I to, co się stało w czasie wojny na Polesiu, to my sobie nie zdajemy sprawy.
wszędzie była makabra. Ta wojna przyniosła straszne nieszczęście, straszne spustoszenie. Te masowe mordy, które dotknęły ludzi tam mieszkających, one w wymiarze jeszcze ostrzejszym wystąpiły na Polesiu. Jest taki głośny film białoruskiego twórcy Elena Klimowa pod tytułem Idź i patrz. Idź i patrz. To jest film, który pokazuje, co się stało na tych ziemiach białoruskich, gdzie co drugi mieszkaniec zginął, został zamordowany. Więc w tej książce pokazuje tą historię, odwołuje się i między innymi tam jest jeden z rozdziałów, zwróćcie Państwo, Chatyń, gdzie Rosjanie zagrali nazwą, ale równocześnie oparli się na faktografii bardzo tragicznej. Chatyń i Katyń. To morderstwo, które Rosjanie zrobili w Katyniu, tak upiorne, którego nie mogli się wyprzeć później. Pierw bezwzględnie bronili tego, że to nie my, ale później się nie dało, to chcieli to zamazać i stworzyli w Chatyniu wielkie mauzoleum. W transkrypcji anglosaskiej Chatyń, Katyń to jest to samo. I chcąc wykazać, że to Niemcy w Katyniu zrobili, wozili do tego Chatynia przywódców państw, którzy wizytowali Kreml. Ktoś był wizytą u Breżniewa, no to wieźli go do Chatynia. Patrzcie, co tu Niemcy robi. A tam rzeczywiście, w książce pokazuje ten pomnik, tam stoi ten pomnik 7-metrowej wysokości tego ojca, który wynosi ze zgliszcz syna swego. Potem zostało spalone zupełnie. On jeden przeżył, jakimś cudem przeżył. Historia Chatynia jest taka, że po prostu tam partyzanci sowieccy zrobili zasadzkę. Jakąś linię przecięli telefoniczną. Niemcy, nie spodziewając się, wysłali tam komando, żeby to naprawić. Wśród tych, którzy pojechali to naprawiać, ten przewód, był pupilek Hitlera. Mistrz olimpijski w pnięciu kulą. W tej chwili uciekło jego nazwisko. Hitler się z nim często afiszował, pokazywał go tężyznę. Kolman był tam kapitanem. I kiedy próbowali ten kabel tam połączyć, to doszło do akcji partyzantów i ci wszyscy zginęli. Hitler wpadł w szał, powiedział wbić w ziemię te okolice. I ta pacyfikacja jest straszliwa. Tam jest po prostu to, co zrobiono. I Rosjanie, trzeba powiedzieć, w tym miejscu, kto tam będzie, zrobi na każdym to wrażenie. Zrobi niesamowite wrażenie. Oni odbudowali tą wieś, te kominy tylko sterczące zostały. Przy każdym tam co 10 sekund bije dzwony. Przy każdym, bo co 10 sekund ginął człowiek w tej okolicy. To jest wstrząsający pomnik. On jest poruszający po prostu. Ale Rosjanie tym zagrali, bo chcieli zamazać sprawę katyńską. Ja tam zestawiam te historie i też mówię, bo to w Polsce pomijano, że ten, który jest na tym pomniku, nazywa się Kamiński. Kamiński to był Polak. To był Polak, któremu teraz zamieniono osobowość, zrobiono z niego Białorusina, czy tutejszego, tamtejszego, Josip go nazwano. To był Józef Kamiński. I mówię o tym, jak to się stało. Jesteśmy, proszę Państwa, świeżo przed rocznicą niepodległości, się o tym dużo mówi. Tak jak mówimy o tym, że Polska w wyniku Jałty straciła te 200 miast na wschodzie, to my zapominamy, że przed Jałtą była Ryga. W 1921 roku, po wojnie polsko-bolszewickiej, doszło do porozumienia polsko-bolszewickiego w stanie granicy. I wtedy Polacy po bitwie warszawskiej, a później po bitwie nad Niemnem, mieli duży sukces. Odrzucono bolszewików dość daleko. Polacy byli też pod Mińskiem. Mińsk był miastem polsko-żydowskim. Tam było Bałomiałszyn. To było miasto w czasach rozbiorów, gdzie mieszkało bardzo dużo Żydów i Polaków. I na konferencji w Rydze Rosjanie byli skłonni Mińsk i tą część Białorusi oddać Polsce. Uważaj, że oddać to Polsce. I tutaj właśnie była działalność endecka. Jeden z negocjatorów polskich, którym był Stanisław Grabski,
uważał, że jeżeli Polska przyjmie za dużo ziemi z obywatelami, którzy mają wyznanie prawosławne, to to będzie dość niebezpieczne dla Polski, odradzając się, że ona będzie rozsadzana przez mniejszości. I powiedział, że ten wrzut, to jest jego opowieść nieoficjalna, że ten wrzut miński nie jest nam potrzebny. W wyniku tego Rosjanie nie chcieli tego wziąć, powinni to wziąć. 1 200 000 zostało po tamtej stronie. Bolszewicy później ich wszystkich wywieźli, wykończyli. A przede wszystkim straciliśmy ziemie, które były bardzo ważne historycznie dla Polski. Bo takie ziemie jak Sławuta, jak właśnie te okolice Mińska, też Kamieniec został wtedy po stronie radzieckiej. I historia, ja tu przywołam, jak mówię o tym Chatyniu i o tym Kamińskim, bo to były ziemie, na których duże latyfundium miał Wojniłowicz. Wojniłowicz to był wybitny polski arystokrata, intelektualista, posiadając ponad 700 hektarów ziem w okolicach Mińska. Do dziś, proszę Państwa, przyjdzie do Mińska, ja to w książce reprodukuję to zdjęcie, jest potężny kościół neogotycki, fantastyczny, a z cegły takiej klinkierowej. Piękny kościół. Ja go specjalnie dałem do książki, żeby pokazać. Wojniłowicz go postawił za swoje pieniądze. Więcej. Białorusini go, a może to później. I ten Wojniłowicz, kiedy w Rydze podpisano traktat, że te ziemie nie są polskie, on stracił wszystko. Podobnie jak Sanguszko, Sławutę, stracił wszystko. Setki tysięcy hektarów stracili. Wojniłowicz miał 700 tysięcy hektarów, a dostał w rekompensacie za to 2 pokoje z kuchnią w Bydgoszczy na drugim piętrze. Taką miał rekompensatę. Historia w ogóle Bydgoszczy przede mnie jest na tym polega, że tak jak na przykład po II wojnie światowej Wrocław jest przestrzepem Lwowa, bo Niemców wyrzucono i Wrocław, to przed pierwszą wojną światową, po pierwszej wojnie światowej Bydgoszcz miał taką rolę. Po prostu to było niemieckie miasto, wysiedlone, i w to miejsce głównie wjechali ludzie z tych ziem, które no, były stracone przez Polskę. Kijów polski tam osiadł, bardzo dużo ludzi z Kijowa w Bydgoszczy i ten Wojniłowicz. Wojniłowicz napisał wstrząsające pamiętniki, wydane ostatnio w Polsce, bardzo ciekawie napisane, z wielkim talentem pisał. I historia tego, kiedy w 1921 roku polski Sejm ratyfikował ten traktat w Rydze, to na galeriach parlamentu pojawili się ludzie, którzy stracili majątki i rzucili ulotki. Coś uczynił Polsce Kainie Grabski. Ja to opiszę dokładnie. Coś uczynił. Dlaczego się to zrobił? Zostało 1 200 000, które mogło być w granicach. Polska mogła być wtedy nie 379 tysięcy km², tylko mogła być 400 ileś tak. Więc tu pokazuje historię przed Kieniewiczów. Ten dwór w Reszewiczach. Już Stefan Kieniewicz po wojnie, kiedy już w Warszawie był, napisał taki esej w Reszewiczu o tej swojej miejscowości. I dzięki temu, że dostałem, miałem zaufanie jego syna, Jana Kieniewicza. To jest iberysta, to jest długoletni dyrektor iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim, ale też ambasador Polski w Madrycie. On mi dał dokumenty. Dzięki temu mogłem otworzyć, jak wyglądały te Reszewicze. Ten niezwykły pałac nad Prypecie. Fantastyczny pałac, który tam odbijał się w tej wodzie Prypeci. Niezwykły pałac. Nie ma śladu. Tak jak Luk pojechał, to tylko kawałek jakiegoś tam przybudówki znalazł z fundamentu. Nie ma nic. Po prostu zostało to wszystko zniszczone, zrośnięte krzaczkami. Tylko gdzieś tam się pojawił jakiś koślawe gruszek, które dają świadomość, że to były normalny sad owocowy. Po prostu nic nie ma, to wszystko zatonęło, ale dzięki temu, że Kieniewicz ma fotografię, nawet tych wnętrz, to mogłem to odtworzyć i cały ten rozdział Reszewicze jest, myślę, taki nowatorski, bo jak pokazuje, co tam było i ta historia tych niezwykłych polowań, bo po lesie, proszę Państwa, było miejscem, gdzie była niezwykła ilość zwierzyny. To jest ten fenomen tego obszaru, gdzie było masę rzek. To był kraj bakien,
kraj rzeczułek, strumyków, te chorynie, te prypecie, to wszystko się nawiega, pina, to wszystko się zazębiało, to co tutaj jest w tej książce pokazane, to jest i w tym świecie trudno dostępnym, tam nie było dróg, tam trzeba było jeździć łodziami, lęgła się niezwykła ilość ptactwa, tak różnorodnego, tak zajmującego, niesamowita ilość ryb tych rzecznych. To nieprawdopodobne gatunki, które wyginęły. To tego jest taka ilość, że ten fenomen, który później trafił do światowej literatury. Bo Louisa Boynt, o której tu poświęciłem cały rozdział, która wyprowadziła, że to polesie stało się światowym fenomenem. Kim była Louisa Boynt? Była amerykańską milionerką. Mówiono, że taka przypadkowo, w wieku 31 lat, odziedziczyła gigantyczną fortunę, bo jej ojciec, bardzo bogaty milioner, miliarder, zginął w jakimś wypadku i ona została sama, miała 30 lat i nagle gigantyczna fortuna. Uważano, że taka sfrustrowana milionerka, która rozrzuca pieniądze w prawo, takie miała na początek, takie miała opinie, bo nie wiedziała, co z pieniędzmi zrobić. Po prostu szok, no ma miliony, może co chce to robić. Najlepsze samochody, najlepsze kreacje wszędzie, cały świat i stała się globtroterką. Ale kiedy włączyła się w proces ratowania Amundsena, kiedy oni utknęli tam w tych lodach i kiedy cały świat nie patrzył na to, jak go uratować i ona wtedy wykazała wielki hart, wielkie ryzyko. Nie uratowała go oczywiście, ale to się odbiło szerokim echem jej działalność. Ona zaczęła wędrować po świecie i wreszcie przyjechała do Warszawy na jakiś kongres geograficzny, ktoś jej powiedział, proszę panią, a tu jest w pobliżu Polesie, niech pani tam pojedzie. I ona tam pojechała. Najnowszym Packardem, jakiś samochód, ale przyjechała pod Brześć, koniec, trzeba zostawić. Nie pojedziesz. Bo sprawisz, że tam pięciu kowali w pobliżu mogło być gdzieś na tej samym Polesiu, czy ewentualnie by coś przykręcili, coś się stało, a gdzie pojedziesz? Wynajęła łodzie i tak, i przepłynęła. I miała aparat fotograficzny dużej marki. Zaczęła robić zdjęcia. I te zdjęcia, które tu są, zdobią moją książkę, są zadziwiające. Pokazuje tam nieprawdopodobną ilość tych różnych zakoli rzek, niezwykłe pejzaże i kraj myślistwa wielkiego. I proszę państwa, myślę, że tylko niektóre rzeczy tutaj podniosłem w tej mojej wypowiedzi. Książka jak zwykle jest budowana takimi modułami. Można przeczytać od środka, od tyłu, od przodu. One się zazębiają, bo cała filozofia moich Atlantyd jest wzięta od Potockiego. Rękopis leży w Saragosie. Ta powieść szkatułkowa, że jedno przenika przez drugie, nakłada się, wyciąga. Ona jest dla mnie, tylko że Potocki wymyślał z ludzi. Te wszystkie Rebeki, te wszystkie tam Paszeko, tych różnych Van Wordenów, on wymyślił takich literacko, a ja ich nie wymyślam, po prostu tacy byli i oni ożywają we mnie. I cała siła jest, że fotografii. W każdej książce, jak powiedziałem, jest około 300 fotografii, wydobytych z ludzkich szuflad. Po co je wydobywam? Że ja nie kłamię, że taki człowiek był, wyglądał i pokazuje go, jak wygląda. Pokazuje te niezwykłe rzeczy, które w Pińsku piwnika pokazuje. Jeden z najbardziej spektakularnych akcji to jest uwolnienie AK-owców z więzienia w Pińsku. To była robota majstersztych. To się nie udało przy odbiciu w Warszawie tam Rudego, bo zginęli wszyscy. To oni zrobili majstersztych w Pińsku, że wzięli z więzienia, wyciągnęli wszystkich. Nikt nie zginął. Tylko musieli będzie zastrzelić szefa więzienia pińskiego, gestapowca, bo akurat się im nawinął. Ale też pokazuje też dramat tego. Oni przeżyli, ale Niemcy, jak zajmowali miasta poszczególne, to żeby się zabezpieczyć przed zamachami, brali z elity zakładników. W Pińsku też wchodzą i najbardziej prominentnych przedstawicieli Pińska, nauczycieli, dyrektorów, mówią, jeżeli coś się tu stanie, jakiś Niemiec zginie, to mi rozstrzelamy tych 30. Jest ta historia, kiedy piwnik robił akcję, żeby wydobyć swoich kolegów AK-owców z więzienia w Pińsku, mówili po rosyjsku, bo chcieli stworzyć wrażenie, że to robią prezydentka radziecka robi. Rosjanie to robili. Ale Niemcy wiedzieli, że to była polska robota,
I oczywiście tych 30 aresztowano. Ja opisuję tą historię, która jest niesamowita, pokazuje charakter swoich Niemców. Aresztowano i jakoś źle policzyli, przywieźli do rozstrzelania 33. Kazali wykopać dół. I nagle jeden gestapowiec mówi, ale panowie, miało być 30, jest 33. No to trzech zwolnić. I historia, tu Sieraski, jego rodzina tam. Gestapowiec pozwoli, ty do domu, ty do domu, ty do domu. Możesz popatrzeć, co się z nimi stanie. Mentalność Niemców. Rosjan była co tam? Trzech w tą, trzech w tamtą, nie ma problemu. Ta Niemca? 30 miało być, 33. Ja to opisuję, tu ja skazam, to jest niezwykła historia tego właśnie, historii zamachów. Tu we wstępie do tej książki, żeby zakończyć tą część, piszę o takiej historii, którą przywołał francuski intelektualista pochodzenia jugosłowiańskiego, Doran Milowicz. Jest autor świetnych książek o Chinach, znawca Chin, autor bestselleru Żółty papież, bo on przewiduje, że kiedyś papież będzie żółty w tej książce. I on napisał taką rzecz. Kiedy Mao Tse-tung robił rewolucję kulturalną, to wydał polecenie Hun Weibinom zniszczyć fotografię. Zniszczono miliardy fotografii. Hun Weibini wpadali do domów i jeżeli znaleźli jakieś zdjęcie, to marny los był tego człowieka. Chciał zamazać przeszłość. Chciał powiedzieć, ode mnie zaczęło się wszystko. Przedtem nic nie było warte uwagi. Bo pamięć przenosi fotografia. I ja tutaj w tym wstępie piszę o fotografii, że właśnie pierwsza fala XX wieku to też był polski zamach na polską pamięć narodową. Zginęło miliony fotografii. Tu z Polesia miałem bardzo trudno, bo ludzie wychodzili stamtąd w takiej nędzy, gdzie miał czas, żeby fotografię jeszcze gdzieś mieć. A jednak wynieśli. I te 300 fotografii, które tutaj mam, tych niezwykłych różnych, i kto jest na nich, to jest siła tego i to jest to, że to będzie ponadczasowe. Stąd mam taką radość, że to nie jest książka jednego rodzaju użytku, że się ją przeczyta jak kryminał Remigiusza Mroza i nie muszę długo czytać, bo już wiem, jaka jest końcówka, że to jest jakiś dokument, który zatrzymuje i dlatego to mnie tak trzyma. I proszę Państwa, pamiętajcie, teraz będę wchodził na Baranowicze, na Grodno, na Lidę, będę się tu przesuwał bardziej na północ, tu będzie więcej, tu będę częściej bywał, bo tak szły pociągi. Jak tam jestem na południu, tam mówię, bo tam głównie szły pociągi ze Stanisława Tornopola. Tu idą głównie, tu Grodno, Wilno, tu Koszalin będzie opanowany przez Wilniuków, przez ludzi z tamtych terenów. I tu będę szukał zdjęć, dokumentacji. Będę też miał o Lidzie, Lida. Miasto mi bliskie, choćby przez Polę Raksę, którą bardzo kochałem jako wielką aktorkę. Stamtąd jest właśnie Pola Raksa. Jerzy Derfel jest stamtąd, który akompaniował cały czas Młynarskiemu. Niezwykłe rodziny, trzeba ich przypomnieć, przywołać te postacie. W każdym mieście tym były postacie, takie jak tutaj pokazałem w tym. I to jest ważne, bo to pokazuje urodę i ważność tych miast. I nie wolno tych miast zapomnieć, że były polskie. To co Niemcy. Niemcy pilnują o swoim Landsbergu, sobie pilnują tą historię. O moim Opel. Oni pilnują, oni piszą, wracają, tęsknią. My musimy to samo robić, bo taka jest pamięć. My jesteśmy do 80 lat, a byliśmy tam i nie wolno tego powiedzieć, że zaczęliśmy się nasze życie tu, jakśmy tu przyszli. Nie. Mamy korzenie. Dziękuję Wam za tą uwagę, za tę pomoc i za zaproszenia do panu obu dyrektorom, panu Dorowiorowskiemu i obecnemu panu dyrektorowi. Tak się cieszę, że mogę tutaj, panie dyrektorze, być w pana pięknej bibliotece. Dziękuję Państwu za uwagę.